Force 141 brought in the ACS, Alan. Two men took down an entire base. I ask much more from you now. Yesterday you were a soldier on the front lines, but today, front lines are history. Uniforms are relics. The war rages everywhere, and there will be casualties. This man, Makarov, is fighting his own war, and he has no rules, no boundaries. He doesn't flinch at torture, human trafficking, or genocide. He's not loyal to a flag or a country or any set of ideals. He trades blood for money. He's your new best friend. You don't want to know what it's cost already to put you next to him. It will cost you a piece of yourself. It will cost nothing compared to everything you'll save. Witajcie ludzie, z tej strony Enrux, a to jest kolejny odcinek naszej serii Let's Play Call of Duty Modern Warfare 2. Oczywiście to jest czwarty odcinek, jak widzicie, no jest rzeź, zmieniła się całkowicie jakość gry, dlatego iż oczywiście grafika mi się nieco zmieniła, znaczy mi tu chodzi bardziej o rozdzielczość naprawioną. Dobra, czekajcie, bo mi coś tutaj nie gra. Mianowicie dźwięk troszkę ściszymy. Nie, dobra, troszkę może podgłośnimy, bo zawsze w tym odcinku jednak ten dźwięk jest różnie. Nie wiem, o co chodzi w tej misji. Nazwa jest nic po rosyjsku. Mamy iść za Makarovem, czyli jakimś tam, wiecie, jakimś tam ziomeczkiem, jakąś agencję i tak dalej. Nie wiem, dlaczego zabijamy tych wszystkich ludzi. I nie wiem, czy my dalej naszym swapem gramy, McTavishem. Nie, swapem McTavishem, co ja gadam. Tym, którym byliśmy, o, tak powiem. Panie, nie przeżyjesz pan. Dobra, zabijamy cywili, czyli no nic fajnego, ale no, nikt nie przeżyje. Niestety, tak nam kazano tutaj. Amunicji mamy, no, troszkę ograniczoną. Dobra. Ten gościu już dawno nie żyje, tego dobijają, czyli co, musimy po prostu wszystkich zabijać. Z każdej strony ktoś idzie. No i widzicie, chyba chodzi o to, że jesteśmy w Moskwie, z tego co tam wyczytałem. Tak, jesteśmy w Moskwie, to jest Wiktor, czyli nasz. I widzę też, że ochroniarze tu są, no to nieźle, ochroniarze są. Trzeba ich oczywiście rozwalić. Czekajcie, mamy iść cały czas za Makarovem. Powiem wam tak, dziwna misja. Co mamy? Za łatwa, zbyt łatwe są te misje póki co. W tym kodzie jedna śmierć tam nam się przytrafiła, nie wiem jakim cudem, ale no po prostu nie wiem, jakoś tak, a tutaj... No tutaj raczej nie zginiemy, mamy taką wyżynarkę tutaj. Możemy strzelać przez to? Nie, te szyby są kuloodporne. Ale zawsze można ich wysadzić. Oj, winda spadła na sam dół. No niezłą rzecz robimy. Żaden człowiek się nie ostał. Jest nas tu pięciu. O, nawet nie widziałem. Jest Lew, Kirill, Wiktor i Makarov. Mamy iść za Makarovem. Takim lekkim truchcikiem. Dobra, ja sobie zejdę po tych schodach. Jak widzicie, ludzi niestety musimy mordować. Tam jeszcze biegną. Dobra. Zamykają się te bramy, no morduje tutaj wszystkich, no trzeba, jak misja to misja. No, wszystkie loty odwołane po tej rozróbie na lotnisku, co żeśmy ją tak zrobili, no nieźle, naprawdę. Nie wiem, jaki jest cel Makarova.
Możliwe, że nie doczytałem po prostu, ale... Dobra, sprawdzić broń i amunicję. Dobra, to co, lecimy? Jak my wszyscy, może się coś w końcu zacznie. Mamy lotnisko. Jak widzicie, wszyscy uciekają. Makarow wciska kopyto w drzwi. A my lecimy, bo już jakieś bugdy są oczywiście. Jak słyszycie w tle, możecie usłyszeć jeżdżącą policję. No i tu się coś dzieje, dobra. Mam nadzieję, że wszystko będzie za Zachajewa, okej. Okay. Dobra, widzę tam już typa. O, dobra. Robimy tak. I zrobimy tak. Dobra, dobranoc. Ja mówię, ja jak będę robił misję, to nie będę dawał nawet żyć za bardzo tym ziomeczkom. Bo ja nie jestem taki, że wiecie, że dam im żyć, tylko po prostu trzeba rzeź robić. Mamy chyba, czekajcie, zmieniona broń, dobra. Lecimy oczywiście z granatnikiem, tylko wszystko bez przesady, nie? U Jezus Maria, grenade poszedł, grenade, idź za Makarowem, Makarow jest tam. O, ale odlecieli fajnie. Podoba mi się ten granatnik, ponieważ ma bardzo dużo ammunition. Ja się oczywiście lubię przedzierać, to pamiętacie. Dobra. O, już nie ma ich. Nie ma już tych ziomeczków, co dopiero przybyli. Wiecie, że ja się lubię rzucać w wir. O Jezus, ma, dobra. Nie był to dobry pomysł. Dobra. Ajajaj, od boku, czy gdzie oni to strzelają? O, dobra. Ten granatnik robi robotę za mnie po prostu. Dobra, mamy jakąś drugą broń? Nie, mamy tylko jedną broń, tak? Z tego co widzę. O Jezus Maria, ale tutaj rzeź. Ej, uciekaj. Dobra. Mamy tutaj jakiegoś typa, ostał. Się jakiś tu polewik. Oj. Nie dam się zabić, Troszkę wszedłem w ten wir. Gościu jeszcze żyje. Co wy gadacie? Tar z celownikiem ACOG. Też dobra broń i ma celownik fajny. ACOG celowniki do broni szturmowych są najlepsze, więc z tego będziemy sobie korzystać. Co my tu mamy dalej? No misja jak na razie banalna, nie wiem czy sobie poziom trudności nie zmienię. No bo jest strasznie banalna, jakąś karaitkę tu mamy podstawioną. I to chyba nasza, to chyba jest... Ta! I to wszystko? To wszystko? O nie! O, wiedziałem, że to będzie zdrajca. My się wykrwawiamy. O, widzę, że coś to nam chyba pomogło. Nie, no nie zabijaj nas, synek. Dobra, padliśmy chyba, dokładnie. To co, skończyliśmy obecną misję. Więc by wypadało, moje mordeczki, zakończyć odcinek. Ale ja chyba nagram... w jednym odcinku dwa odcinki, więc następnym mogę się nie witać. I dwa sobie je zrenderuję. Zobaczymy długość tego oczywiście.